Cześć Tyszki, ty Aiko. I Emil, witajcie na kanale, gdzie opowiadamy o życiu i podróżach po Japonii. Dzisiaj nareszcie gotujemy ramen. Ramen. Ale nigdy do tej pory nie mieliśmy okazji, a to dlatego, że... Japończycy nie gotują ramen w domu. No właśnie. Ja nigdy. Tak, Aiko nigdy nie robiła ramenu w domu. Nie jest to potrawa, którą się robi w Japonii w domu. Dlaczego, Aiko? Dlaczego Japończycy nie robią ramenu w domu? Bo jest trochę trudne. To ramen wo jede tsukuru no wa, honkakutekina nie, ramen wo jede tsukuru no wa, kekko tema ga kakaru desu nie. Nanode, minna ramen jede taberu toki wa, mo instanto ramen. Instanto ramen yoku tabeta ne. Instanto ramen wa minna yoku tsukutte masu ne. Mo men wa tada o yu ni ireru dake, mo supu mo dekitete, sore tsuika suru dake. Soyu shite ちょっと野菜とか肉とかその辺にあるものを加えて食べたりっていうのはよくしてるんですけどね。それかもうラーメン食べたければお店に行く。No właśnie. Ale dzisiaj spróbujemy zrobić prosty w przygotowaniu ramen zgodnie z przepisem z nowej książki kucharskiej Tokio Kultowe Przepisy autorstwa pani Maori Murota. Dziękujemy wydawnictwu Znak za sponsorowanie tego odcinka. Polecamy książkę, bo przepisy są naprawdę fajne i bardzo proste. Ostatnio przygotowałem dla Aiko naprawdę niesamowitą kolację. Bardzo prosty sposób. A my dzisiaj idziemy najpierw do sklepu kupić parę składników do tej potrawy. Resztę składników macie tutaj podaną na ekranie. No to chodźmy do sklepu, kupimy co potrzeba i zaraz wracamy do kuchni. Także zrobienie tego pewnie zajmie 2-3 godziny. To najpierw trzeba tą wieprzowinę ugotować porządnie. Strasznie palnie, jak na Saharze. To prawda, trudno wytrzymać ten upał. Na szczęście my niedługo wyjeżdżamy naszym kamperem na północ Japonii, na Hokkaido. I oby tam było troszkę chłodniej. Jest to za gorąco, ale jeszcze w Tesiu zjeść gorąco ramen? Tak, Aiko, to dla widzów, bo prosili o ten odcinek o ramenie w końcu. Dobra, chodzimy do sklepu, zakładamy maski. O, tutaj jest zdecydowanie przyjemniej. Imbiru, poru. Większość składników mamy już w domu, więc nie musimy wszystkiego kupować. Dobra, szukamy wieprzowiny. O, tu jest japońska. Japońska. Tu jest japońska wieprzowina. O, butabara. Pepa. Szukamy ostatniego składnika, którego nam brakuje. Gwiazdę kanyżu. Może być trudne. Jako zapytała pracownika sklepu i chyba jest. Okej, nie ma. I co teraz? Idziemy do innego sklepu. Ok, próbujemy drugi sklep już. Ok, jesteśmy w drugim sklepie. Dajcie nam znać, czy u was łatwiej jest kupić janusz niż w Japonii. Masz? Nie? Nie. O, jest! Jest? Udało się. Mamy to. Jatta. No i jednak w Japonii to z ramenem najlepiej wchodzi piwo, co? Pale ale. Jona, Jona. Tak ucieszę się, że kupiłam Aniusz. Tadajma. Tadajma, jesteśmy z powrotem. Bierzemy się do roboty. No dobra. No to co teraz? Ja nie wiem. Dobra, to potrzebuję tak. Wieprzowina, por, imbir, 3 gwiazdki anyżu, 200 ml sake. Mamy dobre sake w lodówce, poproszę. 200 ml sosu sojowego, 70 g cukru trzcinowego, 2 łyżki sosu ostrygowego i litr wody. Przekrój por na 3 części. Imbir. 3 cm imbiru. A, może tyle. Ups, przepraszam. Sake. Sos sojowy. Teraz cukier, 70 g. Aiko, jaki lubisz ramen? 実は私はラーメンは基本的に1年に1回ぐらいしか食べないので。どこが一番美味しかった？何が一番美味しかった？私はね、結構、北海道の味噌ラーメン、北海道で食べた時に美味しいなって思った。じゃあまた食べようね。つける？ソースオストリゴブ、30ミリ。コンエツ。お、スコンチューシュ。イデアル。Trzy gwiazdki anyżu. Wejdzie to wieprzowina? Mieści nam się? Mamy za mały garnek na takie ramenowe przygody chyba. Woda. Uff.
Ale zupa się zrobiła z tego. Następnie? No teraz to już gotujemy. Najpierw gotujemy 30 minut pod przykryciem, a potem 30 minut. Start. To ma się mi. Ciekawe jak wyjdzie. Wieprzowinka. Um maku dekiru kana? Sprawdzę jak to wygląda. 30. Nie, o 30 minut. Zdejmujemy pokrywkę. Ale wygląda super. Jaki zapach. Teraz gotujemy bez pokrywki przez kolejne 30 minut. Start. Sate, 30 分経ちました。はい、どんな感じですかね、これ。Wygląda i pachnie całkiem nieźle. Jeszcze miękki. Wyciągamy teraz mięso i będziemy jeszcze gotować nasz wywar, który będzie podstawą później naszej zupy ramenowej. Oj, uwaga, Ajko. Wyciągamy mięso. Mam ochotę tak po prostu to zjeść, to wygląda super smacznie. Dalej jeszcze gotujemy nasz wywar na mocnym ogniu, tak żeby wyporowało troszeczkę tutaj mikstury, a później z powrotem wrzucimy jeszcze mięso do środka. Także tutaj obok już nam się gotują 4 jajka, które wrzucimy tutaj do środka. So to prepare the ramen soup, we need some of this soup, right? Kincie 4, chodzimy ten o ramen. Nie, jestem głodna. No to na pewno smacznie zjemy. Emil dance. Nie przypominam sobie, żebym tak tańczył, ale okej. Jakiś taniec dopingujący ramy, tak? Wkładamy z powrotem mięso do środka. Nie w ten sposób, tylko delikatnie. Okej, niech trochę jeszcze nasiąknie tym wspaniałym sosem, wywarem. Dobra. Dodajmy do tego jeszcze jajka. Cztery jajka. Cztery jajka, tak. Emil, 今まで日本で何か変なラーメン食べたことある？あ、あるよ。były, były. Najdziwniejszy był ramen z ananasem. え？Ananasowy ramen. Był strasznie słodki. Tak, w Tokio jadłem. Nie. I jadłem jeszcze szalony ramen z lodami waniliowymi. To dosłownie była połowa rożka lodów waniliowych wrzucona do zupy. To były takie... Naprawdę? Lodi? Z lodami ramen, no. Można znaleźć różne dziwne rzeczy, jeśli chodzi o ramen, ale no, to jest część atrakcji, nie? W poszukiwaniu właśnie jakichś fajnych ramenów. Ja nie przepadam za takim typowym ramenem, takim fast foodem, wiecie, dla salarymanów, bo nie ma to żadnych właściwości odżywczych, sam makaron i to jest takie tłuste, ciężkie na żołądku i zazwyczaj później się kiepsko po tym czuję, więc raczej staram się takiego ramenu unikać tak na co dzień. Nie zjadłabyś ramen z lodami? Nie, dziękuję. Brudnie. Brudno w kuchni, tak. To wydaje mi się jedyny z powodów, dla którego Japończycy raczej ramenu w domu nie robią, bo jest straszny syf. Ła, już tutaj jest, nie można tego w ogóle zeskrobać. O kurde, ale... No dobra, co robimy teraz? A teraz będziemy robić bulion do naszego ramenu. Mhm. Nibuta już jest gotowa, tam jeszcze się no, doprawia w ta zupa, prawda, i mięso. Zaraz przygotujmy bulion, składniki macie tutaj na ekranie. Nie powinno to być jakieś specjalnie trudne. Jeszcze mamy do ugotowania także makaron, ale to już przy samym podaniu. No to zaczynamy bulion. Olej sezamowy. Sos sojowy, 2 łyżki. Trochę pieprzu. Okej, właśnie sobie zdaliśmy sprawę, że pomieszaliśmy chyba kolejność. Bo trzeba było najpierw przygotować bulion, a potem dodać do tego ten sos tare składający się z oleju sezamowego i sosu sojowego, więc no, wylewamy wszystko, jak widzicie, nie jest to takie łatwe, robimy co możemy, ale to nasz pierwszy raz robiąc ramen, więc błędy się pojawiają, proszę nas nie oceniać. Olej sezamowy, sos sojowy. Muzyka sine. よくわからない。初めてやってるからね。ナステップね。あ、ピエプシ、ペッパー。ディザースター。
Okej, and coś temazer mieszamy. 800 ml wody. A jak chodzi mi się test it first. Sos nie buta. Osi. Pachnie anisiu. Dodajemy ten sos z wieprzowiny, to będzie jeden. Podstawa. Dwa. Trzy. Więcej. Cztery. O, jaki tłuszczek już pływa. O! Pięć. Spokojne. Kire. Pięknie to wygląda już. Teraz odrobina sosu Nuoc Mao, z wietnamski jaki sos. Że mieliśmy coś podobnego tutaj w Japonii, udało się załatwić. Andy? I pieprz jeszcze trochę. Okej, okay, i gotujemy. Hej, irashimasu! Odzo! Dobra, mięcho wyciągamy, będziemy kroić. O, tłuszczyk wygląda całkiem zacnie w środeczku. Wygląda ekstra. Próbujemy. Tadakimasu. Jak to smakuje? Miękkie? Bardzo dobre. Mięciutkie mięsko. No, taki ciasiu to pierwsza klasa. No. Będzie super. Wrzucamy makaron. Mamy już kupiony makaron do ramenu specjalny. Bardzo szybko się ugotuje. W 4 minutki będzie gotowe. Oishiku narimasu yoni. To są zaru ni. Ramen wo. Ciężkie. Odsadzamy. Ju! Oj, omotase shimashita. I wrzucamy do miski. Są dwie porcje. Spróbujmy jakoś podzielić sensownie. Nie jest to może najładniej podane, ale teraz to poprawimy spokojnie. Tak, ramen pojnie. Tak. Nasza ramenownia. Zapraszamy wszystkich do nas do naszej restauracji ramen w Kamakurze. Dobra, nalewamy teraz zupę. Ooo. Jak pachnie? Shoyu ramen. Shoyu ramen. No i w ten oto sposób pierwszy raz udało nam się zrobić shoyu ramen. Ekstra jajeczko. U nas w restauracji jest za darmo, nie trzeba dopłacać, tak jak normalnie w restauracjach zwyczaj. I por i wieprzowina. Przymanoka kilkieru, nie? A tak. Zazwyczaj się jeszcze kroi na pół. Proszamy. Przykroimy to na pół. Gdzie uczymy się cały czas. Jakie w środku? No, może być. Coś jajko nie może złapać tymi pałeczkami. Ja bym to palcami zrobił po prostu i tyle. Haj, kansei desu. Tadam! I jak? Tarashi. No, chyba skończony. No dobra, teraz spróbuj. A, czekaj. Stop. Zapomniałem piwa. Ramen bez piwa? To nie ramen przecież. Ech. Prawdziwy japoński sararman, którym nie jestem, musi oczywiście mieć piweczko do ramenu. Itadakimasu. Panie, wieprzowinka lepsza niż w niejednej restauracji z ramenem, powiem wam. Wyśmienite to jest. Wieprzowina jest bardzo miękka. No się gotowała zaledwie 2 godziny, więc nawet nie zajęło nam aż tak dużo czasu. Większość czasu tak naprawdę przy przygotowaniach to czas spędzony na czekaniu, aż to się ugotuje. Jest dużo tego czekania. Więc nie jest nawet specjalnie trudne. Aczkolwiek no, na początku troszkę nie ogarnialiśmy. Następnym razem jakbyśmy to robili, to myślę, że
byłoby o wiele, wiele szybciej. ラーメンではスープが大切だよ。スープちょっと飲んでみて。はい、プロのスープ。塩の味、そんなに重くない、油っぽくない。ちょうどいいかな。どすこなあれ。どすこなあれ。Prosty sposób na przygotowanie ramenu. Super przepis, bardzo mi się podoba. Przepis tej książki kucharskiej. Polecamy. Nawet ja jestem w stanie coś przygotować. Do ono, Kacia, rudzi będę zrobił. Hajimete zrobił, czotto tanoshikatta si, kiekko umaku dekita na to. Nie, umaku nie dekita. Nie. Bikkuri shita. Ale w porządku. No to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam też będzie smakował takiej własnej roboty ramen. Dajcie nam znać, czy będziecie próbować i wyślijcie nam swoje zdjęcia waszych ramenów na przykład na Instagramie. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Już wkrótce ruszamy naszą wyprawę kamperem, więc prawdopodobnie następny odcinek zobaczycie już z naszej trasy na Hokkaido. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.